kłócimy się, wiadomka. Czy... Do dupy. O, rozkręciłem, jest dobrze. O, już gówno. Dzień dobry, ja nazywam się Tomek, a to jest kanał Juggling Sucks i dzisiaj mamy kolejny odcinek z cyklu Unboxing. A co to jest unboxing? Otóż dajecie mi znać, że ktoś wypuścił jakąś zabawkę cyrkową, rekwizyt cyrkowy w jakiejś sieciówce. I co? Ja to kupuję i biorę na warsztat, żebyście wy tego nie musieli robić. A w dzisiejszym odcinku obrabiamy właśnie tą oto perełkę, czyli jojo na sznurku, a tak nazywając profesjonalnie to... Diabolu, diabolu, diabolu. Tak, tak, to jest właśnie to szatańskie diabolo. To, które młodzieży w głowie przewraca. Tak, to jest to. Zaczynamy. No to tak, na pierwszy rzut oka w pudełku wygląda to nawet całkiem sympatycznie. Dzieciaki się cieszą, dzieciaki coś robią. To nic, że to się kupy nie trzyma, to co one tu robią na obrazku. No ale nieważne. Zostało zakupione w Kerfie za jakieś 25 zł. Diabolo jest świecące w ogóle. Zacznijmy to, czy... Jeszcze nie otwieramy pudełka. Zostań tam. Na razie instrukcja. Dzieci poniżej 3 lat, wiadomka, długi sznurek, wiadomka, niebezpieczeństwo, udusimy się, wiadomka. Wyprodukowano w Chinach, no to oczywiste. Opakowanie nie jest zabawką. Drogi producenci, importerze, 4Kids, zakład, że jest zabawką i to pewnie lepszą niż to diabolo. W tym odcinku nie dowiecie się, co to jest diabolo, bo na to poświęcimy w ogóle odrębny materiał, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, co to jest diabolo, to teraz jest najlepszy moment, żeby kliknąć suba i na pewno tego odcinka nie przeoczyć. Także teraz. Szybko. Już! Instrukcja nic nam nowego nie wniosła tutaj, więc tadam. No ale pudełko zostawiamy, bo pudełko jest fajne. No to zacznijmy tą recenzję piękną tego czegoś, tak? Na pierwszy rzut oka wygląda to nie głupio. Jest włącznik świecenia, ale... Działa tylko jak się uderzy. Okej, już mogę ocenić, że diabolo źle brzmi jak spada. Brzmi jak... Dokładnie tak. Ale to nie jest najważniejsze oczywiście. No i co, wykonanie standardowe, no... No cudów tu nie widzę. Zobaczmy, co się dzieje z kijkami. O, i tu się zaczynają schody. Większe niż te, na których siedzimy, bo... Od razu widać, że ten sznurek... Że ten sznurek się nie nadaje. Znaczy... Kij... Aha. To już oprócz sznurka wiemy, że kijki też się do niczego nie nadają. Tylko co najwyżej można pranie powiesić albo siebie z rozpaczy, że trzeba czymś takim operować. Gimnazjaliści w tym siedzą, później się wieszają. No kijki są arcytandetne z tego co od razu widzę. No i się rozpadają, więc... Więc nie chyba. Ewentualnie jak się za... Ewentualnie można to zupgrade'ować tak, żeby sobie naprawić tą końcówkę i wymienić sznurek. Myślę, że wtedy to da radę. O matko, szarańcza idzie. Psychotronika, radiestezja, rehabilitacja, reiki, szatanizm, metoda kontroli umysłu według Silwy, spirytyzm, synchronizacja półkul mózgu. Dobra, zamiast teoretyzować, to sprawdźmy tak praktycznie, czy coś z tego jesteśmy w stanie wyrzeźbić. Do dupy. O, rozkręciłem, jest dobrze. O, już gówno. Ale na szczęście znam kogoś, kto lepiej operuje diabolo i on to przetestuje. Łap! Testerem diabolo był fluoklejka, dlatego wpadnijcie na jego Instagram, link jest w opisie, robi tam bardzo fajne rzeczy, nie tylko właśnie z diabolo, ale głównie z flower stickami. Bijać. Dobra, testy zrobione, możemy przejść do podsumowania. A, okazało się, że diabolo jednak świeci, ale dopiero w momencie jak się nim kręci, więc zwracam honor, sorry. Super diabolo, super light show. Tak jak ja to zauważyłem i Krzysiu również zauważył, kiki są do dupy. Sznurek jest do dupy. To jest od razu... kosz.
kosz, kupujecie sobie nowe ki. Diabolo samo w sobie jest spoko, jest porównywalne z tymi najtańszymi na rynku, czyli tak czy siak za 20 parę złotych dostajecie, powiedzmy, poprawne Diabolo, żeby się nauczyć, żeby, nie wiem, warsztaty jakieś zrobić, okej, i do tego świeci, więc gruby plus za 25 zł. I za 25 zł również dostajecie super ekstra pudełko, którym, jak już udowodniłem, możemy spędzić świetnie czas. Czyli Diabolo i pudełko super, kiki, kosz. A i konkurs oczywiście, bo przecież muszę się tego pozbyć, nie będę tego trzymał. Oczywiście do wygrania jest samo Diabolo, oszczędzę Wam tych kików. A pytanie brzmi, do czego Wy użylibyście Diabolo? Piszcie w komentarzach, najlepsze wygrywa. Dozo! Jak nam to wkręcono.